Halo, witam! Sims 2 dzisiaj. I to jakieś tam specjalne Sims 2, słuchajcie, bo robimy sobie podsumowanie mojego Miłowa, w które zaczęłam grać 2,5 roku temu w ogóle. Masa czasu minęła. Także no, tak się zbierałam do tego filmu, ale tak pomyślałam, że ostatni tego typu film był dawno. No i tak, nie wiem, naszła mnie chęć, żeby zrobić jeszcze Miłowo w ten sposób. No bo, no hej, no jedno z takich kluczowych, ważnych otoczeń w ogóle, takie najbardziej ikoniczne. Więc no, grzechem byłoby tutaj nie zagrać, także ja też tutaj zagrałam. I jak widzicie, tu jest bardzo, bardzo dużo rodzin, ale rozczaruję was, bo połowa z tego była niegrana, bo wprowadziłam rodziny, które były tutaj, w sensie, no, w skrzyni rodzin, no i no, ostatecznie nie grałam nimi, także spokojnie, nie będzie tego aż tak dużo, spokojnie, ale trochę sobie opowiemy. W międzyczasie też będę pokazywać jakieś tam screeny z rozgrywki, które tam miałam. Jakoś super wybitnie dużo ich nie było, ale coś tam było, coś tam sobie zapisałam. Także co, no, pewnie tradycyjnie zrobimy sobie tak, że najpierw wejdziemy jakby do rodziny i będziemy omawiać drzewo genealogiczne, bo chyba wszyscy są połączeni tym drzewem. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tak. A potem pokażę wam domki tych rodzin właśnie, które były grane. No i co no? Będziemy chyba zaczynać naszą super genialną opowieść. Ja tu w ogóle specjalnie musiałam z powrotem pościągać moje stare custom contenty, żeby wam to wszystko pokazać, ale widzę, że wszystko działa, także jest super. Więc możemy sobie zacząć tutaj od Dona Lotario, wyobraźcie sobie. No bo tak wydaje mi się, że to będzie taki, nie wiem, dobry początek na tę historię, żeby akurat od niego zacząć. No to tak, jaka jest historia Dona? No na start wiadomo, że on tam próbuje się żenić z Kassandrą. Ja zrobiłam tak, że oni się ostatecznie nie ożenili. Że on ją tam zdradzał jeszcze przed tym ślubem całym, przez całą tą intrygą rodzinną, że miał być ślub i tak dalej. No i on ją ostatecznie zostawił przed ołtarzem. To jest w ogóle moje pierwsze Miłowo, które grałam na poważnie, więc naprawdę chciałam spróbować tak to rozegrać, a nie inaczej, że on zostawi właśnie tę Kassandrę przed ołtarzem, bo ja w sumie to za bardzo nie lubię Kassandry. I taką historię wymyśliłam sobie tutaj. No ale tak, ogólnie Don romansował z wieloma kobietami. Miał epizod na przykład z Angelą Przyjemniaczek, do czego przejdziemy później też w ogóle w tym romansie. Miał romans na przykład z Kasią Langerak, z którą właśnie to zaowocowało synem, który jest tutaj i do niego sobie przejdziemy później. No ale miał to nieślubne dziecko z Kasią Langerak, którym się nie interesował i w sumie to miał je w dupie. No ale miał też nieślubne dziecko z Bellą Ćwir. No właśnie, bo to jest wersja Miłowa, która posiada Bellę Ćwir i jak się zastanawiałam, co ja chcę z nią zrobić, to doszłam do wniosku, że ja w ogóle to rozegram to tak, że to nie jest tak, że ją porwali kosmici, że ona stwierdziła, że ona ucieknie z domu, bo ona chce zaszaleć, a jak się odnalazła, a Mortimer myślał, że ona zaginęła i już sobie znalazł Dinę, to oni się dogadali, że ona to w sumie dalej chce tam trochę inaczej to życie spędzić, a Mortimer to już w sumie kogoś sobie znalazł, więc oni się tak dogadali luźno po prostu, że no oni już nie będą razem po prostu. No i tutaj był Don właśnie, który wdał się w romans z tą, z Bellą. I tego w ogóle Kassandra jej nigdy nie wybaczyła. W sensie Kassandra zawsze była zła na Bellę. Nie dość, że odeszła w sumie od rodziny, to jeszcze faceta jej zabrała. Więc tak, oto zawsze była Kassandra zła. No ale tak, w ten sposób rodzi się tutaj Ariana. Ariana Caliente. Losowe imiona. Ja przepraszam za imiona w tym otoczeniu. Zobaczycie jeszcze później, ale imiona w tym otoczeniu to jest jakiś wyższy poziom. Także tak, rodzi się Ariana. Dlaczego Caliente? O matko, ile tutaj rzeczy. Dobra, dlatego, że ona później wyszła za kogoś z Caliente, ale nieważne. Na razie przejdźmy do tego, że to jest córka Belli, jest to córka Dona. Tutaj ładnie wszystko, tutaj widać całe rodzeństwo ładne. No i Ariana akurat miała bardzo dobry kontakt z Donem. Naprawdę Don się tam faktycznie interesował, odwiedzał ją, spędzał z nią czas jakiś taki. Ja sobie dopowiadam, że on miał sentyment do tej Belli mimo wszystko, więc tą Bellą też jakiś tam trzymał kontakt, a z Kasią Langerak nie, więc faktycznie Ariana w ogóle była wiedzowym simem i ona, mimo tych wszystkich wybryków ojca, które on robił, ona nadal miała z nim dobry kontakt, się z nim lubiła, spotykała i to była w ogóle bardzo słodka relacja. Mi się bardzo podobała relacja do nas z córką, super to było. No ale tak, no, czas sobie płynie, Bella sobie umiera i nastoletnia i tam potem już dorosła też Ariana zostaje sama w domu, więc korzystając z tego, że ona miała też dobre relacje,
relację z ojcem, to sobie też zrobiłam taką historię, że on zabrał ją do siebie, a że on sam później wszedł w taką relację z Niną, Caliente, że Don i Nina byli w otwartym związku, to Don zamieszkał z Niną i z jej synem, a Ariana, no, zamieszkała razem z nimi. No i w taki, a nie inny sposób w ogóle tutaj właśnie ona mieszkając tam, że Don sobie z tą Niną gdzieś tam sobie był w otwartym związku, to ona się związała właśnie z synem tej Niny, tutaj właśnie z Diego Caliente. No i to też była bardzo urocza para, no i oni doczekali się dwójki synów. Uwaga, cudowne imiona, Rodrigo oraz Santiago. Ja miałam kreatywny umysł w tamtym momencie. No i oni sobie tam starości doczekują, w sensie Don i Nina, ale tak, co do jeszcze tutaj Diego Caliente, bo to jest, no wiadomo, syn Niny, ale jego ojcem jest Daniel Przyjemniaczek. No właśnie, i w ten oto bardzo płynny sposób możemy sobie przyjść do historii Daniela Przyjemniaczka, bo no w sumie historia Niny jest też wpleciona w historię Daniela Przyjemniaczka. Ogólnie z Danielem to jest tak, że jakby ja bardzo lubię go rozwodzić z Marysią, więc tak, tak i wyszło w tym wypadku, że Marysia nakryła go na zdradzie właśnie z Kasią Langerak. No Kasia Langerak po tej całej sytuacji też się zwolniła z pracy, bo doszła do wniosku, że no żaden z dwóch mężczyzn, z którymi sypiała, jak pracowała u nich, to jej nie kocha, więc no poszła w inną stronę. Tak czy siak, no Daniel właśnie tutaj, no czekał na niego rozwód ze strony Marysi. No i co? Dwie jego córki, Liliana i Angelika, gdzie Liliana stanęła w sumie po stronie ojca, bo Liliana doszła do wniosku, że to jest wina matki, że ojciec tak skończył i się tak trochę stoczył pod tym względem, bo to matka go zaniedbywała, a Angelika poszła w drugą stronę, to znaczy doszła do wniosku, że ojciec jest w ogóle obrzydliwy, jak on mógł tak zrobić, że matka nie zasługuje na takie traktowanie. Co nie zmienia faktu, że faktycznie do rozwodu doszło, Daniel się wyprowadził i wyprowadził się właśnie do Niny, bo z Niną wszedł właśnie też w otwarty związek, bo Nina zanim była w otwartym związku z Donem, to była też w otwartym związku z Danielem, kiedy on u niej mieszkał. I to też była w ogóle bardzo urocza relacja, wcale nie zakoszona od Merty, bo gdzieś tam na Pomidorsach mi się przewinęło, czy w ogóle gdzieś tam na kanale Merty, że istnieje taki ship o nazwie Nina plus Daniel i chciałam sobie to wypróbować, bo doszłam do wniosku, że jestem tego bardzo ciekawa. No i w sumie nawet mi się podobało, w sumie nawet całkiem spoko to było. Ogólnie widzę to też tak, że no obie strony po prostu też miały na względzie swoje własne potrzeby. No jeżeli jedno i drugie nie chciało się wiązać tak na stałe, albo raczej chciało się wiązać, ale nie chciało być na wyłączność, no to plus dla nich w sumie, że to tak wyglądało, nie? No i cały czas gdzieś tam Daniel w tym wątku był taki w sumie wygrany, że tak wyszło, to znaczy on sobie ułożył życie, no urodził się syn właśnie, ten Diego i całkiem w porządku sobie żył z tą Niną i sobie wychowywali też tego syna. Natomiast Marysia nie do końca się pogodziła też z tym rozwodem. Ostatecznie jakby potem, na początku się cieszyła, że był ten rozwód, potem jakby ta relacja w ogóle jej z tym byłym mężem bardzo szybko mi wzrastała sama z siebie, więc ja sobie też dopowiedziałam, że ona nie pogodziła się z tym rozstaniem i doszła do wniosku, że ona jednak go kocha i chciałaby do niego wrócić, ale teraz to już trochę za późno, bo Daniel nie za bardzo chciał, sobie z nią romansował tak na dobrą sprawę i dawał jej nadzieję, natomiast to bardziej ona sobie robiła sama nadzieję, bo on raczej wprost mówił, że no on nie zamierza rezygnować z tego obecnego życia po to, żeby wracać do poprzedniego, bo jemu się podoba tak na dobrą sprawę. No jakby, no wiecie, no keczup po frytkach, czy jak to tam się mówi, no mleko się rozlało. No i pamiętam w ogóle takiego słowetnego screena, który mnie bardzo rozbawił, że nawet jak Daniel umarł, to Marysia sfiksowała tam po prostu, jak ona tam siedzi przed jego grobem, bo ona była świadkiem tej śmierci i ona chyba ze wszystkich simów przeżyła to najbardziej, więc to też jest strasznie ikoniczne, ale to też pokazuje w sumie tragizm historii Marysi, bo to jeden z wątków, który się przyczynił do tego, że to jest tragiczny wątek. No ale jak już jesteśmy przy przyjemniaczkach, to możemy sobie przejść tutaj do Angeliki. Ja tam wspomniałam już wstępnie, że ona trzymała bardziej stronę matki, no i jako, że trzymała stronę matki, to trochę nazwijmy to w cudzysłowie, że jej się trochę to opłaciło, bo ona miała też taką sytuację, że no Angelika
Angelika zaszła w nastoletnią ciążę z Damianem. No i jak była w tej nastoletniej ciąży, no to ojciec się na nią wkurzył, matka też się na nią wkurzyła, no ale no matka chociaż uznała w tym wszystkim, że mimo, że jest na nią wściekła, to chce pomóc tej córce, chce spróbować jej jakby pomóc ogarnąć te życie, jakoś zająć się tym dzieckiem, chce być dobrą babcią dla tego dziecka, więc jakby mimo całej swojej złości, frustracji i tego, jak sobie nie radziła z całą sytuacją Marysia, to jednak udało jej się otoczyć opieką tą Angelikę, która z jednej strony się z tego powodu cieszyła, a z drugiej strony trochę zmarnowała to. To znaczy jakby... Bo jak widzicie, ona nie była z Damianem, co nie? No i jakby, dlaczego ona z tym Damianem nie była? Dlatego, że Liliana, czyli jej siostra bliźniaczka, stwierdziła, że chce jej zrobić na złość. W momencie, kiedy Angelika też była w ciąży, to Liliana tam się całowała z Damianem na oczach Angeliki. Angelika się zdenerwowała, zerwała z nim i też do końca w sumie życia się nie pogodziła z tym, że oni nie są razem, tylko ona sobie z tym, nazwijmy to, radziła w trochę inny sposób niż Marysia. No i jakby przez całą tę sytuację, jakby patrząc też na to, że i Marysia się zajmowała tą Angeliką i zajmowała się tym dzieckiem, swoją drogą to jest Szymon, poznajcie Szymona, to jakby Angelika doszła do wniosku, że ona się tym dzieckiem nie musi zajmować, że ona ma to gdzieś, ona sobie to życie poukłada inaczej i na to te decyzje, że ona w sumie nie za bardzo też i kochała to dziecko i nie za bardzo się zajmowała tym dzieckiem, też wpłynęło to, że w ogóle Szymon, jak się urodził, to był bardzo podobny do Damiana. I ja sobie też dopowiadam tak, że Angelice to jakby odświeżało wspomnienia po tym, że ona chciała być z tym Damianem, on coś chciał od jej siostry ostatecznie, patrząc na to, że oni się całowali. Ona tego nie zniosła dobrze i ona zaczęła się też umawiać ze starszymi mężczyznami, między innymi z Donem właśnie. Ona tam randkowała z różnymi starszymi mężczyznami, bo ona chciała, jakby to powiedzieć, ona chciała pokazać Damianowi, że niech widzi, co stracił, skoro tacy dojrzali mężczyźni się z nią umawiają i widzą w niej coś wartościowego, tylko jakby, no w drugą stronę, nie? Ona trochę chyba sobie chciała to pokazać, że ona jest wartościowa, tylko w bardzo taki niezdrowy sposób, nazwijmy to, bo to był bardzo niezdrowy sposób, ale tak widzę tę historię. No i z tego wszystkiego wyszedł ten Szymon. No i ten Szymon bardzo smutną personą się stał, bo on się stał takim, no od samego początku życia, takim w sumie trochę piwniczakiem, trochę nie za bardzo miał znajomych, dużo tam grał na komputerze, wychowywała go babcia tak naprawdę, z kontaktu z ojcem nie miał, matka to miała go w sumie gdzieś, no i Szymon bardzo przeżył to, jak Marysia umarła, w sensie on bardzo przeżył stratę babci po prostu i pamiętam, że on w ogóle zaczął lepić garnki, bo Marysia tam miała w biografii, że ona tam powinna lubić garncarstwo, więc ja jej tam zrobiłam, że robiła garncarstwo i jak ona odeszła właśnie, to Szymon przejął po niej robienie tego garncarstwa, bo doszedł do wniosku, że lubi. No i tak smutno się układała ta jego historia życia. On się też w międzyczasie zakochał w córce Kasandry, która była też takim, no nazwijmy to, niezłym ziółkiem, że on myślał, że to jest jego miłość życia i w ogóle, a ona to tam wykorzystywała go z każdej strony i przy okazji jeszcze, no, doprawiała rogi z każdej strony. No oni nawet nie weszli w związek, nie? Więc ona się tam bawiła z kim chciała, a Szymon myślał, że tutaj wielka super relacja będzie między nimi. No i no, spoiler, nigdy nie doszło do jakiejś wielkiej super relacji. No, ale gdzieś tam na koniec dnia, jakby ośmielony mimo wszystko tą relacją z tą córką Kasandry, Szymon też wyrzucił w końcu matkę z domu. W sensie doszedł do wniosku, że on ma dość i w sumie mniej więcej na tym zakończyłam granie w tym Miłowie, że Angelika musiała się wyprowadzić, bo ją syn wyrzucił z domu i ona wprowadziła się do Liliany. Bo tak doszłam do wniosku, że to jest też sposób na takie pojednanie sił, że mimo wszystko Liliana, no, wyciągnie rękę do tej swojej siostry pogubionej w życiu, która jest teraz w największym, jakby największej potrzebie, więc ona się wprowadziła do Liliany, ale od tamtego czasu nie grałam już w tym otoczeniu, więc na tym się skończyło po prostu. Co u Liliany za to? U Liliany poza tym, że tak jak mówiłam wcześniej, tam miała epizod, gdzie całowała się z Damianem, to Liliana po całej aferze w domu, gdzie tam ojciec się wyprowadził, gdzie był ten rozwód, gdzie siostra zaszła w ciążę, to Liliana przeprowadziła się do dziadków. No bo nie zapominajmy, państwo Próchno istnieją, a też właśnie od koleżanki wzięłam ten motyw, że dziadek Liliany zawsze miał dobry kontakt z Lilianą, więc też doszłam do wniosku, że to by było całkiem spoko,
żeby to w sumie dziadkowie wspierali właśnie Lilianę w tym, że ona chce się wyprowadzić, chce jakoś stanąć na nogi samemu i tak dalej. Więc ona wyprowadziła się do dziadków i dziadkowie sfinansowali jej studia. Ona poszła na studia razem ze Szczepanem, ze swoim tam no chłopakiem, później narzeczonym. Sobie razem studiowali tak na dobrą sprawę. I to jest właśnie taka też urocza historia, że to dziadkowie w sumie odmienili trochę życie Liliany, bo ona mogłaby skończyć trochę inaczej, gdyby nie państwo Próchno. Naprawdę chciałam nadać jakiś sens tym dziadom inny niż to, że oni są dziadami i trzeba nimi dograć. Więc tak, tutaj jakiś sens w ogóle został im nadany w ten sposób, że oni tam właśnie i dom jej zostawili później, więc ona mogła sobie sama tam zamieszkać w domu dziadków i takie tam tego typu rzeczy. No ale tak, na razie okres studiów. Tam Szczepan chyba skończył wcześniej od niej te studia, już nie pamiętam o ile, ale trochę tam skończył. No i oni byli zaręczeni na tych studiach i na tych studiach tak poprowadziłam tę historię trochę w tę stronę, że ona nigdy nie miała innego chłopaka niż Szczepan i wiedząc, że będzie jego żoną, jeszcze chciała sobie zrobić taki, no nie wiem, nazwijmy to pojedynczy, nie kawalerski, Boże, jak się nazywa kawalerski dla kobiet? Panieński, Jezu, pomocy. Panieński sobie taki pojedynczy zrobiła, taki nie do końca dobry, bo w sumie zrobiła skok w bok właśnie z Damianem, bo ona doszła do wniosku, że skoro jeszcze nie jest żoną Szczepana, to chce zobaczyć, jak to jest z innym facetem, a że Damian i tak na nią leciał, to sobie tam zrobiła właśnie skok w bok z Damianem, gdzie na koniec ona mu powiedziała, że ona nic od niego nie chce, bo ona kocha Szczepana i chce być całe życie ze Szczepanem. Było fajnie, do widzenia. Natomiast Damian, no jakby on się naprawdę zakochał w Lilianie i żeby było jeszcze śmieszniej, to później do końca mojego grania w tym otoczeniu, on przychodził pod ten dom sam z siebie, on w kółko chodził pod ich domem, po prostu wszędzie było go pełno. A jak gram u Damiana, to on nie miał absolutnie żadnych innych pragnień życiowych niż związanych z Lilianą. Cały czas jakiś, nie wiem, porozmawiać, zaprosić, nie wiem, żartować, łaskotać. Po prostu cały czas on miał jakieś pragnienia związane z Lilianą, więc też miałam w głowie to, że on naprawdę się w niej zakochał, naprawdę chciał z nią być i był nieszczęśliwy przez to, że nie mógł. A z drugiej strony, no ona podjęła taką decyzję, a nie inną, więc on Szczepanowi też nie mówił o tym. I Szczepan tak naprawdę nigdy się nie dowiedział o tym, że Liliana kiedykolwiek go zdradziła. No chyba nie wiedział ani i o tym pocałunku z Damianem za czasów nastoletnich, ani o tym skoku w bok na studiach. To niesamowite po prostu. No ale tak, obydwoje i Liliana i Szczepan kończą sobie studia, oni sobie potem przyjeżdżają, właśnie mieszkają w domu dziadków Liliany, mają później też wyjazd na... to jest ważny wyjazd, bo oni jadą sobie na podróż poślubną po ślubie, już jak już właśnie tam biorą ślub. No i oni jadą do wioski Takemizu, w której Liliana zachodzi tam w ciążę właśnie w trakcie tej podróży poślubnej. No i jak wracają, oni remontują ten dom w taki sposób, żeby on był też stylizowany na wioskę Takemizu. I muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię ten dom, w sensie nie jest jakiś niesamowicie nie wiadomo jaki, bo to są te takie baraki podobne, co Balbina Biedak mieszka na start. To w takim baraku oni mieszkali, znaczy baraku, nie wiem jak nazwać tego typu domek, no taki mały domek ten startowy w Miłowie. No i właśnie oni odnowili ten dom i on tak jest w środku stylizowany właśnie na takie klimaty wioskowo-takemizowe i nie wiem, podoba mi się ta stylistyka, fajnie wyszło. Jak na mój antyskill budowania, meblowania jeszcze w tamtym czasie, to No i tak, w ten sposób rodzi nam się tutaj Milena właśnie marzyciel, tutaj córka tej dwójki. No i oni w sumie żyją, jest im miło. Szczepan rozwija karierę w wojsku, bo on właśnie w wojsku był zatrudniony. W ogóle on bardzo dobrze wygląda w mundurze, muszę powiedzieć. Naprawdę mu pasuje. A z drugiej strony Liliana poszła w gwiazdę filmową. Ja w ogóle nie lubię postaci Angeliki Przyjemniaczek i jakoś tak chciałam do ekstremum doprowadzić to, że Angelice nie wyszło, a Lilianie w życiu wyszło. Więc Liliana została gwiazdą filmową. Ona nawet do tego stopnia gwiazda filmowa, że nawet sobie nos zoperowała, bo one obie z siostrą mają taki długi ten nos i tak dalej. Ja go tam trochę skróciłam, żeby było, że no ona nawet sobie operację tego nosa zrobiła, bo taka super gwiazda i tak dalej. Przefarbowała sobie włosy na takie bardziej fancy i w ogóle. Tak, taka historia Liliany, że jej w życiu wyszło i ona później jeszcze tę siostrę właśnie przyjęła do siebie.
siebie, że no wyciągnęła do niej rękę, że choć Angela, jak nie masz gdzie mieszkać, no to dobra, do kogo innego masz się zwrócić. Tak dokładnie tutaj było. No ale gadaliśmy sobie w sumie o tym Damianie, więc może dobrze by było przejść się do tego Damiana, gdzie jest ten Damian, może tędy. O, i sobie pogadamy o Damianie z tej strony, no bo no historia Damiana to już znamy, ale fajnie by było jeszcze historię Balbiny tutaj prześledzić, bo no historia Damiana jest nieodłącznie związana też z historią Balbiny. A co z Balbiną? No Balbina to, o Jezu Chryste, nie myślałam, że tu takie wielkie to drzewo będzie. No ale dobra, no siedźmy tutaj w takim razie na razie. Balbina biedak, no tak, wiadomo, że ona na start miała Damiana i miała Błażeja. No i ja też jestem wielką fanką historii, gdzieś przeczytałam, to nie jest mój też autorski pomysł, ale gdzieś przeczytałam, że Balbina biedak i Dariusz Marzyciel poznali się w kolejce do MOPS-u. I po prostu, i to było najpiękniejsze love story, jakie widziałam. I tak, ja się zgadzam w 200%, ja ich też połączyłam, to jest też po prostu jeden z moich ubershipów w Miłowie, że Balbina po prostu z Dariuszem, dwa biedaki, tylko że jeden inaczej ma na nazwisko. I tutaj też zrobiłam tak, że Balbina jakby w ogóle się wyprowadziła do tego Dariusza. W sensie, to było tak, że ona była w ciąży, ona urodziła to dziecko, bo ona na start jest w ciąży. No i tutaj urodziła się Żaneta. Żaneta jest tutaj. No i wrócę do Balbiny z powrotem. No i Balbina rzuciła wszystko, zabrała to najmłodsze dziecko, którym była Żaneta, i przeprowadziła się do Dariusza. No i Damian tutaj miał problem, bo on i tak utrzymywał całą tę rodzinę ze swojej kariery w sumie w przestępczości jako nastolatek. No a teraz został w sumie sam, na początku jako nastolatek, potem jako dorosły, z bratem, którego no, musiał jakoś tam wychować, utrzymać, bo Damian przez całe życie się zajmował Błażejem. No i on nie do końca sobie dawał radę z tym utrzymywaniem i tego domu i tak dalej, no bo no, to nie były największe kokosy świata, więc on poprosił swojego przyjaciela z pracy, Gordona Króla, tego co na start jest tym włamywaczem i tego, który tam się włamuje też w tym wydarzeniu, nazwijmy to, do rodziny Caliente, to właśnie tego gościa zaprosił, że hej, jesteśmy przyjaciółmi, mam problem, czy mógłbyś ze mną zamieszkać w tym domu, po to, żebyśmy razem może utrzymali ten dom, no, przy okazji będziesz miał gdzie mieszkać i będzie taniej i takie tam. Więc oni jako dwa ziomki po prostu zamieszkali ze sobą, jakoś tam sobie układali niezależnie od siebie życie. No i w sumie całkiem spoko wyszło, bo też na koniec dnia udało im się poszerzyć ten dom, go wyremontować i tak całkiem nieźle to wyglądało. Damian sobie nigdy drugiej połówki nie znalazł, no bo tam właśnie opowiadałam, że on cały czas był zakochany w tej Lilianie, co nie doszło do skutku. Błażej sobie życie za to ułożył. Całe życie był wdzięczny bratu, że tak to wyglądało, więc on sobie tam życie ułożył w międzyczasie, ale jak najbardziej no mieszkając dalej też z bratem i pomagając sobie nawzajem. No i on w sumie to się z Martą Słomką ożenił. Ja w ogóle bardzo lubię Martę Słomkę, to jest jedna z moich ulubionych miastowych, zawsze jakieś śmieszne rzeczy z nią wychodzą. No i oni właśnie byli tutaj małżeństwem i trójka dzieci im się zrobiła. Tutaj mamy Natalię, tutaj mamy Ewelinę, a tutaj mamy Antoniego. No i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o historię Błażeja, bo ona nie była jakaś taka niesamowicie ekscytująco nie wiem jaka. Gdzieś obok był właśnie jeszcze ten Gordon Król, którego też tam no, poomawiam. Czekajcie, może do niego dojdę na chwilę w drzewie genealogicznym. Sekunda. Jezu, tak dotarłam do niego, niesamowite. No tak, no i Gordon Król, on się ożenił z Jolantą Kostur, którą też w ogóle bardzo lubię. Żeniłam sobie dwie miastowe, które lubię chyba najbardziej z Miłowa. No i oni tam właśnie wychowywali sobie dziecko, bo urodził im się Hubert tutaj. No i Hubert w ogóle wyrósł na jakiś mózg taki biznesowy, że tak to nazwę, że jemu się udało właśnie w karierze w biznesie. On kupił mieszkanie w ogóle w blokach nowych, bo kiedyś mi strzeliło coś do głowy, żeby wybudować bloki w Miłowie i stoją takie klocki, kurde, w tym mieście gdzieś tam. To on właśnie w tej nowej deweloperce sobie kupił mieszkanie, bardzo duży metraż i w ogóle takie super dowalone. Znalazł sobie piękną żonę, bo on tak urodą to nie grzeszył, w sensie mi się po prostu nie podoba ten syn, jego twarz tego syna Gordona, bo on ma skórę zdjętą z Gordona praktycznie, jeżeli chodzi o te jego poliki. No, biznesmen bogaty, on znalazł sobie właśnie piękną żonę, bo on z córką Diny i Mortimera się związał i ona tam też w ogóle go zdradzała, ale cicho, to też będzie później. No, ale związał się z tą żoną, no i oni mieli syna i tutaj właśnie się Zorian urodził. To taka historia tutaj Gordona. No ale omówiliśmy sobie Balbinę, no to wypadałoby tutaj omówić sobie Dariusza, więc następny w kolejce jest Dariusz. Dariusz na start miał syna, no to wiadomo, że Szczepan tam sobie ułożył życie tutaj z Lilianą, tam córka Milena, bla 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 bla, to już sobie omówiliśmy, nie? Dariusz po tym, jak się związał za to tutaj z Balbiną, to oni
mieli bliźnięta, mieli dwie córki. To nie było planowane, ja chciałam jedną córkę, ale urodziły się dwie, więc bywa i tak. Urodziła się Hanna, która jest tutaj, i urodziła się Anna, która jest tutaj. No bo tak, nie wiem, doszłam do wniosku, że z jednej strony chciałabym nazywać bliźnięta też tak, że mają imiona na samą literę, ale z drugiej strony już były Angelika i Liliana, które absolutnie nie miały imion na tę samą literę, więc tak powstały imiona Anna i Hanna. I w ogóle Hanka to była jedną z moich ulubionych simów w ogóle w tym otoczeniu. Absolutnie uwielbiałam Hankę, w sensie ona nie była jakaś niesamowicie jak specjalna. To był absolutnie jakiś taki zwykły, najzwyklejszy sim, ale jakoś to, jak ona wyglądała, to jak ona wydawała mi się sympatyczna dla innych też, to jak później jej się tam życie potoczyło, w ogóle strasznie takie słodkie to było i bardzo mi się podobało, bo ja bardzo lubię słodkie rzeczy. Może po mnie nie widać, bo często bardzo dużo śmieszkuję, ale ja naprawdę bardzo lubię takie słodziusie rzeczy i mi się naprawdę bardzo, bardzo podobała i historia Hanki i w ogóle jak tam się to potoczyło. Także no ogólnie Hanka to się związała z synem Haków. Jezu, ciągle zapominam, że tu jest tyle rodzeństwa, Jezu Chryste. Ona się tam związała z synem Haków, to znaczy tutaj właśnie jest sobie Łukasz Hak. No i ona się z nim związała, w ogóle to były straszne dwa słodziaki miłe. On się tam wprowadził właśnie później do niej, on tam pomagał, we dwójkę się tam opiekowali i rodzicami Hanny i tam siostra jeszcze, ta bliźniaczka pomagała. No i oni w międzyczasie jeszcze tak na koniec dnia, poza tym, że no urodziła im się córka i tutaj mamy Julitę, to po pierwsze, oni byli tacy spoko, nazwijmy to losowo, tacy, nie wiem, progresywni? Nie wiem, brakuje mi słowa na to, ale generalnie byli na tyle otwarci w swoich umysłach, że oni jako rodzice pozwalali Julicie od dziecka farbować włosy, bo ona ma białe włosy, jak widzicie tutaj. I mi się podobała bardzo właśnie ta myśl, że oni są tacy właśnie bardzo otwarci, że dziecko tutaj bardzo chciałoby ufarbować włosy, więc no, farbowanie włosów dla dziecka, czemu nie? Nie ma żadnego problemu. Więc tak, bardzo tutaj, bardzo miło, bardzo tak otwarcie wychowywali to dziecko. A poza tym wyremontowali absolutnie cały dom marzycieli. W sensie on w większości, tak w praktycznym punkcie widzenia, został zburzony przeze mnie i postawiony od zera nowy. I o ile dobrze pamiętam, oni chyba nie skończyli go budować, bo w środku on jest jeszcze niewykończony, ale właśnie tak pamiętam, że oni sobie stawiali po trochu ten dom, że to było tak jakbyśmy trochę w prawdziwym życiu budowali dom, nie? Że jest postawiony dom, już wszystko jest ogarnięte, ale jest na przykład łazienka, jeszcze nic tam nie ma na korytarzach, trochę kuchni jest zrobionej, jest powiedzmy jakieś tam łóżko gdzieś postawione, żeby można było mieszkać, taka trochę prowizorka, ale gdzie jeszcze w trakcie jesteście w stanie remontować ten dom, że można mieszkać, ale można też remontować. To właśnie oni sobie tak mieszkali w czymś takim i sobie stopniowo remontowali. I chyba do końca właśnie mówię, nie wyremontowałam tego domu. Potem pójdziemy i zobaczymy, w jakim stanie jest ten dom, bo szczerze nie pamiętam, ile wyremontowałam, a ile nie. Ile stoi puste. Zobaczymy. No, gdzieś obok była jeszcze Anna, gdzie do Anny przejdziemy później, bo do Anny będziemy potrzebować Haków, więc o Annie opowiem tutaj przy rodzinie Hak. No, ale jest jeszcze Żaneta. No tak, Żaneta, czyli ta córka Balbiny, z którą ona się przeprowadziła do Dariusza. W sumie córka z pierwszego małżeństwa, ten taki unborn, nazwijmy to, że to jest to nienarodzone dziecko Balbiny. To mi się urodziła Żaneta właśnie w tej grze. No i Żaneta, o matko Żaneta. Ciężko opowiedzieć o Żanecie i nie opowiadać o Sergiuszu. Tylko Sergiusz nie w sensie Sergiusz Desperat, jak ktoś ma spaczenie po pustynnej głuszy, to pozdrawiam ja też, ale Sergiusz już w znaczeniu syn Kasi Langerak i Dona Lotario. Tak, bo tutaj jest właśnie Sergiusz, co możemy sobie zobaczyć. To jest ten syn, o którym opowiadałam, że Don Lotario się wypiął i na niego, i na Kasię Langerak. I Kasia Langerak jako taka, nazwijmy to, silna, niezależna matka, wzięła to dziecko i się nim zajęła. I tam ona była w ogóle kobietą złotem. Złota rączka, złota kucharka, złota matka, w ogóle wszystko ogarniała, wszystko była w stanie ogarnąć. Ona się też nigdy z nikim nie związała, bo doszłam do wniosku, że ona ma problem z zaufaniem i ona w sumie nie potrzebuje żadnego mężczyzny, już patrząc po tym, co tam się stało. Miała też wyrzuty sumienia po tym, że rozwaliła jedno małżeństwo. Doszłam do wniosku, że Don jej nie chce, więc no po co się pakować w kolejne kłopoty związkowe? Jak można tutaj wychować dziecko, które już i tak ma? No i Sergiusz to w sumie wyrastał sobie na artystę, bo on właśnie się urodził z takim, nazwijmy to, darem artysty, że on malował obrazy w ogóle od dziecka zawsze i tak dalej. No i on
on się zaczął w nastoletnich latach umawiać z Żanetą. No i związek z Żanetą to była prawdziwa burza. Znaczy, Żaneta była taką osobą, że ona była taka niezdecydowana, że ona wchodziła z nim w ten związek, potem zrywała z nim, wchodziła, mieli pierwsze barabara, zerwała z nim, potem wróciła do niego. I tam cały czas były po prostu jakieś takie burze. I Sergiusz tak, no, latał sobie gdzieś w tej burzy, on zgadzał się na to, że później wchodzili w ten związek z powrotem, taki był, nie wiem, mam wrażenie, że strasznie zdominowany był przez nią i przez jej temperament, no ale ona miała naprawdę srogi ten temperament. Oni potem poszli na studia, bo ona doszła do wniosku, że skoro on jest artystą, to ona też chce być artystką i ona też będzie artystką. I ona też poszła na artystyczne studia razem z nim, gdzie on je zaliczył bez problemu, a ona miała warunki w ogóle na tych studiach, więc ona skończyła gdzieś tam po nim, ale ona skończyła te studia, nie? Ona się do końca życia ubierała jak jakaś taka artystka, nie wiadomo kto i tak dalej. Znowu były zerwania, znowu były powroty. No aż ostatecznie oni wzięli ślub i z tego ślubu w ogóle wyszły bliźnięta im tam gdzieś na końcu. Tutaj był właśnie Dominik i tutaj była Blanka i już później nie grałam tą rodziną, ale jakbym miała grać dalej w ogóle niż te 10 tur, to doszłabym chyba do wniosku, żeby były rozwody i powroty znowu z powrotem, bo no Żaneta taka jest, no ona z charakteru taka jest, że ona jest strasznie taka kłótliwa tutaj, rozstawiająca po kątach, no nie wiem jak to nazwać, ale taka, że no nie dogodzisz jej, no nie dogodzisz, więc z nią zawsze były takie przygody, nazwijmy to tego typu. O matko, już trochę nagrywam. No słuchajcie, może tak mi się wydaje, że stąd byśmy może przeszli do ćwirów, no bo tak muszę zrobić taki trochę większy przeskok, bo wydaje mi się, że inaczej tego przeskoku nie zrobimy niż w ten sposób, więc no tak na siłę trochę zrobiłam przeskok. No i przechodzimy teraz do ćwirów. No i tam odświeżamy sobie te historie, bla 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 bla, Mortimer, Bella dogadują się, że oni razem nie będą. Mortimer żeni się z Diną, czego no Kassandra znieść nie mogła, bo teraz jesteśmy tutaj na Kassandrze, jak widzicie. No Kassandrze się to nie podobało, ona nie dość, że miała złość do matki, to jeszcze miała złość do Diny, one się nienawidziły, one jak przy każdej możliwej okazji one się lały po prostu w tym domu, cały czas któraś komuś lepa sprzedawała, taka to była relacja między nimi. No ale Kassandra zamieniła się trochę w taką zgorzkniałą babę po tym, co się stało między nią a Donem, ona była wiecznie nieszczęśliwa, ona mieszkała w ogóle na strychu tego domu, bo ja wyremontowałam strych, żeby dało się tam mieszkać, ona miała pokój na tym strychu i ona jak się z kimś kontaktowała, to była Dina, z którą się lała, a tak to chodziła do pracy, cały czas siedziała na tym strychu i tak w ogóle taka była. No ale gdzieś tam w międzyczasie, bo jako że spędzała dużo czasu i na strychu i na dachu, a oni mają teleskop gdzieś tam na dachu, to porwali ją kosmici i doszło do wniosku, że będzie śmiesznie, jeżeli ona będzie miała kosmiczne dziecko. To też jest motyw, który komuś zarąbałam. Ja już nawet nie pamiętam, czyj to był motyw, ale gdzieś u kogoś widziałam, że Kassandra to miała kosmiczne dziecko, więc ja też jej zrobiłam kosmiczne dziecko, bo mi się spodobało i w ten sposób oto urodziła się Persefona. Tak, aktualnie to strasznie zła wiedźma Persefona Ćwir. Ogólnie urodziła się z kosmiczną skórą i w ogóle to było taka i oczy i skóra, tak czy siak. To był etap w ogóle mojego grania, gdzie ja szukałam jakiejś swojej drogi w nazywaniu kosmitów i ja doszłam do wniosku, że ja chcę sobie wypróbować nazywanie kosmitów imionami bogów greckich i po tym otoczeniu już nigdy więcej to się nie wydarzyło, bo mi się nie spodobało, ale w tym otoczeniu właśnie istnieje sobie Persefona tutaj i tak, i Persefona to jest ta właśnie córka Kassandry, która tam była dobrym ziółkiem, takim imprezującym, takim też latającym za chłopakami, tutaj robiącym barabara z różnymi osobami jeszcze jako nastolatka. Jeszcze w międzyczasie stwierdziła, że ona będzie strasznie złą wiedźmą, bo dlaczego nie? I ona właśnie gdzieś w puli tych ludzi, z którymi tam robiła barabara i się umawiała i się bawiła życiem. Gdzieś tam był ten Szymon Przyjemniaczek. To tak, to jest ta laska, która no tak omotała go sobie wokół palca. W międzyczasie na przykład robiąc barabara z Donem Lotario. Bo tak, moi drodzy, Don Lotario w tym otoczeniu to miał 3 pokolenia ćwirów dookoła siebie. To znaczy no w sumie Belle, Kassandrę i Persefonę. I to w jednej linii. I zawsze mnie to bawiło. W sumie to był zawsze dla mnie taki zabawny motyw, że nikt nie będzie taki jak Don. No tylko Don potrafi zbałamucić 3 pokolenia ćwirów. No, ale co do Mortimera, jeszcze tak wracając do Mortimera, tak tutaj się całe drzewo porozwala, to z Mortimerem jest taka sytuacja, że on właśnie ożenił się z tą Diną. Ale tu też jest, uwaga, kolejny kradziony motyw, to znaczy, na chwilę wam pokażę,
pokażę i potem do tego przejdę. Jak widzicie, Dina ma syna. A co to jest za syn? Uwaga, moi drodzy, to jest motyw akurat kradziony od Szczęśliwego Ziemniaka. To jest Xawery Kawaler, bo Dina to na start jest wdową po kawalerze, czyli po bracie Belli. I ja jakbym miała Dinę ożenić z Mortimerem, to połączenie między nimi by umarło, w sensie ono by się wymazało, nie byłoby tego. W ogóle nie byłoby śladu po tym żadnego na drzewie genealogicznym. A ja jestem strasznie spaczona na tym punkcie, więc ja ściągnęłam motyw od Szczęśliwego Ziemniaka, pozdrawiam bardzo serdecznie Gosiu, że ona po prostu po zmarłym mężu miała taki kaprys, że chce mieć po nim dziecko, więc ona tam z nauki zrobiła sobie po zmarłym mężu dziecko, którym jest właśnie Xawery Kawaler, a Mortimer stwierdził, że okej, dlaczego nie? Więc tak, więc oni nie dość, że mieli dziecko ze sobą, to jeszcze wychowywali tego Xawerego, który był w sumie dzieckiem Diny, nazwijmy to, z pierwszego małżeństwa, bo bardzo chciałam mieć i Xawerego, i właśnie to połączenie w drzewie genealogicznym. No ale tak, do Xawerego przyjdziemy później. Na razie się skupiamy tutaj po troszku na Afrodycie Król. Tak, bo Afrodyta to jest właśnie to dziecko Diny i Mortimera. Ona się urodziła z zieloną skórą, ale w ogóle była prześliczna strasznie. Więc no, kontynuując to, że no, zielona skóra, kosmici, to damy imię bogów greckich, to dostaje mi Afrodyta. I ona właśnie jest tą osobą, która ożeniła się z Hubertem Królem, czyli z tym biznesmenem tak na dobrą sprawę. Ona była tą właśnie ładną, super kochaną żoną, która tam na boku go zdradzała i w ogóle. Ale ona, wiecie, ładnie wyglądająca żona tutaj przy biznesmenie, taka sexy bomba, to jest Afrodyta właśnie. Ale nie powiedziałam jeszcze o Aleksandrze. Aleksander w sumie nie miał jakiejś niesamowitej historii życiowej. Ja tam też z motywów, które chciałam wypróbować na nim, to, że on poszedł na studia, że on w międzyczasie, jak już Mortimer czy jego ojciec umarł, to miał bardzo krótki romans z Diną, bo chciałam zobaczyć w sumie, jak to będzie wyglądać. Ostatecznie doszłam do wniosku, że mi się nie podoba ten motyw, więc zrezygnowałam, więc to był bardzo krótki romans z Diną. Natomiast on tam skończył studia. Lucyna Hack też skończyła studia i jako, że ja w sumie ich lubię razem, to sobie takich po prostu wrzeniłam w siebie, bo w sumie z żadnym nie wiedziałam, co zrobić, więc doszłam do wniosku, że to jest idealny motyw, żeby ich w siebie wrzenić. No i ona pracowała chyba w paranormalnej karierze, on pracował jako biolog po studiach właśnie. No i urodził im się Leonard i urodził im się Onufry jako synowie. I z takich innych rzeczy, które osiągnął Aleksander, bo uwaga, uwaga, Aleksander coś osiągnął w mojej rozgrywce. To jest przytyk do mnie samej, bo zazwyczaj moi simowie nic nie osiągają, a przynajmniej mało. To chciałam powiedzieć, że Aleksander w ogóle uzbierał kolekcję owadów. Ja nigdy w życiu nie uzbierałam kolekcji owadów. Aleksander był pierwszą, jedyną osobą, która w moich rozgrywkach udało jej się to osiągnąć. Pracowałam na to długo, w międzyczasie się dowiedziałam, że tam w ogóle jest błąd gry, że jednego owada nie można znaleźć, więc trzeba w ogóle pobrać sobie moda, który to naprawia, bo inaczej się nie znajdzie pełnej kolekcji. To dzięki Aleksander nie zapomnę nigdy. No i wydaje mi się, że w sumie, żeby tak połączyć te historie i jakby zwieńczyć to wszystko, to zostały nam historie haków tutaj. No bo w sumie tak, głównie to hakowi nam tylko zostali i zostaje nam pokazanie wam domów. Ej, w sumie myślałam, że dłużej to zajmie. Ciekawe. No, Jan Hak, jak widzicie, jest simoroślą. To się stało przypadkiem, no to nawet nie trzeba patrzeć aż tak za bardzo, ale generalnie on tam właśnie zajmował się karierą, bo on chyba pracował, Jezu, chyba jako nauczyciel i gdzieś tam w międzyczasie miał ogródek przy domu i sobie się tam zajmował ogródkiem i dosłownie na starość zamienił się w simorośl. Także to tam gdzieś tam przy okazji się stało. Esmeralda pracowała, już też nie pamiętam gdzie, chyba w biznesie, ale oni byli takim spokojnym małżeństwem, oni właśnie mieli tę Lucynę, która była ich tam oczkiem w głowie, no i chcieli mieć kolejne dziecko, no i urodziły się bliźnięta, jak to w tej grze bywa. Urodził się Łukasz, o którym opowiadałam wcześniej, bo on tam jest z Hanną właśnie, to jest tam ich córka Julita, to są te urocze moje kochane bubusie. Natomiast urodziła się też Klara. No i Klara to jest dobre ziółko, bo jeżeli chodzi o Klarę, to ona zawsze była problematycznym dzieckiem, właśnie takim, no w porównaniu do swojego brata Łukasza, to już w ogóle, gdzie oni w ogóle się bardzo lubili jako rodzeństwo. Oni mieli naprawdę świetny kontakt, ale właśnie on był takim spokojnym, ułożonym, takim fajnym, kontaktowym chłopakiem. Spoko chłopak z sąsiedztwa, dzień dobry powie. To ona była taka, no, nierozgarnięta trochę zabawowa, trochę tam wychodziła z domu wieczorem i inne tego typu rzeczy. Chodzenie na imprezy, chłopaki i nie
nie tylko. No i no niestety, ale ona i tutaj właśnie nasz kolega Xavery Cavaler wpadli. To znaczy ona zaszła w ciążę po prostu z nim. Już w wieku dorosłym, co prawda, no ale to nie było zamierzone ogólnie z ich strony. No i no Xavery, który, no to jest ten syn Diny, nie? Ten Cavaler. To tak też w sumie nie za bardzo chciał ani z nią być na stałe, ani nic, ale i Ćwirowie razem z Diną w sumie tak na dobrą sprawę i Hakowie tutaj doszli do porozumienia, że no jak to tak? No wy się musicie związać ze sobą, my tego nie widzimy, wy musicie być razem i nic nas to nie interesuje, więc tak na dobrą sprawę to ta dwójka została trochę, no zostało na nich wymuszone to, że oni wzięli ten ślub, z czego no obydwoje byli później nieszczęśliwi, to znaczy jeżeli chodzi o Xaverego, to on jeszcze tam próbował jakby stanąć na tej wysokości zadania, że on faktycznie chodził do tej pracy, utrzymywał tę rodzinę, mimo że było mu ciężko, bo chciał tam imprezować, spotykać się z ziomkami innymi takimi, to udawał, że się nadaje na ojca i na męża, więc naprawdę się starał, mimo tego, że był naprawdę nieszczęśliwy w tym wszystkim, to Klara była tak nieszczęśliwa, że ona już nie dawała rady. Ogólnie to urodziła im się Miranda. Miranda była słodkim dzieckiem, które sobie to gdzieś tam biegało i robiło rzeczy. No i no akurat Mirandą to się obydwoje zajmowali, natomiast jeżeli chodzi o samą Klarę, jeszcze tak wracając do Klary, bo tu Klara jest główną postacią, to Klara, mimo że jakoś tam się w miarę odnajdywała w macierzyństwie, to zupełnie nie odnajdywała się w małżeństwie, zwłaszcza jeszcze z Xaverym. No oni chyba, już nie pamiętam nawet, ale oni chyba nawet oddzielne łóżka mieli. Będę musiała zobaczyć, bo też nie pamiętam, ale coś takiego, mam taki przebłysk w głowie, że chyba przez jakiś czas na pewno mieli, ale Klara ogólnie, ona chodziła na koleżanki, że tak to nazwę. Ona się umawiała i z Afrodytą, i z Anną Huck. I tak naprawdę one we trzy umawiały się ze sobą nawzajem, to znaczy one ze sobą we trzy tak naprawdę i na zmiany i Barbara, jakieś randki, tu jakieś wyjścia. No i gdzieś tam w trakcie jakby tej całej otoczki zdradzania męża, Klara doszła do wniosku, że ona kocha Annę z wzajemnością. Także ona i Anna Marzyciel chciały być razem, ale Klara gdzieś tam z tyłu głowy miała tę świadomość, że ona ma męża i ona nawet nie może być z osobą, którą w sumie faktycznie kocha. Więc Klara też tam miała smutną historię. No i na koniec tego właśnie była ta Miranda, która, no ona chyba, o ile dobrze pamiętam, ona nie do końca była świadoma problemów rodzicielskich rodziców, bo rodzice naprawdę starali się, żeby to dziecko jakoś tam funkcjonowało i żeby było z nim okej, no ale obydwoje jego rodziców byli bardzo, bardzo nieszczęśliwi. No i gdzieś tam w tle poza rodzicami jeszcze nieszczęśliwa była ta Anna, która no kochała tę Klarę i w ogóle. Najbardziej szczęśliwa to była Afrodyta, bo ona miała męża i miała wywalone w to wszystko. Ona w sumie chciała być z tym mężem, ale przy okazji go zdradzała, bo dlaczego nie? No i co, no chyba tak mi się wydaje, że czy ja opowiedziałam wszystko? Ja chyba opowiedziałam wszystko. Jeszcze na szybko przejrzę to drzewo genealogiczne, które no jest wielkie w ogóle i w ogóle tak. Jezu, ja w ogóle mam tendencję do, poza tym, że mam tendencję do mówienia w ogóle co 5 minut, to mam tendencję do łączenia wszystkich rodzin w jedno wielkie drzewo genealogiczne i trochę mnie to niepokoi, a z drugiej strony tak w sumie jest to czasem przydatne, jak chce człowiek opowiedzieć o tym wszystkim. No ale tak, wydaje mi się, że chyba wszystko opowiedziałam. Dobra, no to co? Możemy przejść do oglądania domów. Dobra, to co wy na to, żeby zacząć może od rodziny Caliente na początek, bo tak mi się wydaje, że będzie spoko. A w ogóle tutaj właśnie niektóre rodziny mają pełno jakichś zwierząt, bo tak dochodziłam do wniosku, że mi się będzie podobać, żeby ktoś miał zwierzęta. I teraz już trochę mniej gram z tymi zwierzętami, ale wtedy właśnie pamiętam, że tutaj było pełno kotów właśnie i w rodzinie Caliente. Chyba jeszcze Dina i Nina miały te koty i one tak sobie były. Potem Liliana miała pełno psów na przykład. Ale tak, o tutaj widzę, super, Lara ucieczka. Bardzo miłe, że od 3 lat nie zajęłam się tym. No ale tak, tak wygląda ten dom. Trochę jest taki zawalony, że tak to nazwę. Czy ty dorosłeś niedawno? Tak, ty w sumie dopiero co dorosłeś, Rodrigo, Boże. No ale tak, tak wygląda ten dom. Mniej więcej trochę właśnie zawalony różnymi rzeczami, zagracony. Jest moja piękna Ariana. Ja w ogóle absolutnie nie dość, że kocham jej buzię, to jeszcze kocham tę sukienkę. W ogóle cudo, cudowne. I tutaj jest nasz przystojniak, pokaż się. Halo, gra, proszę się tak nie zacinać. No, jest, jest
jest i słodziak Diego. Dwa słodziaki, gdzie on ma założenie rodziny, ona właśnie ma tutaj wiedzę i w ogóle, co to jest. Szymon, ja flirtujemy, nie zgadzam się na to. Tak nie może być. Ty w ogóle masz ujemną chemię. Ja w ogóle nie wiem, o co ci chodzi, co to za kryzysy. No, ale trochę tutaj właśnie zmieniłam ten dom, tutaj właśnie zrobiłam właśnie tego typu taką jadalnię, która w ogóle bardzo dobrze się sprawdzała i to akurat mi się podobało w tym domu. No, ale tak, przychodząc wyżej, tutaj usunęłam tę łazienkę i wstawiam ją tutaj. Ja w ogóle tak nie lubię łazienek, do których trzeba wejść przez pokój innej osoby, takich przechodnik, że jak była możliwość, to ja to przerabiałam po prostu i wywalałam gdzie indziej. I tak, tak tutaj właśnie to zrobiłam w ten sposób. I dorobiłam piętro. I to piętro dorobiłam i w sumie potem żałowałam, że je dorobiłam, bo prawie nie korzystałam z tego piętra. To jest taka graciarnia strasznie. W ogóle nie podoba mi się ten dom po mojej przemiałce z jakiegoś powodu chciałam powiedzieć. A on wygląda jak taki klocek i on mi się strasznie właśnie tutaj nie podoba. Ale tak, przerobiłam go właśnie, piętro dorobiłam i wiem, że następnym razem jakbym coś takiego robiła, to w życiu bym nie dorabiała piętra, absolutnie. Ale to rozwiązanie całkiem mi się podobało i było całkiem spoko. Jezu, koto imieniu Azor, no... ja nie wierzę, no... Następna rodzina. Boże, ci to jak stoją do zdjęcia po prostu. Ja robiłam screeny w ogóle sobie do notatek, tak żeby było widać na koniec tury, ile jest osób i kto to jest. I oni tak stoją właśnie na baczność. Tak, ten dom, który się trochę zacina, aha, bo tu jest zima, świetnie, to budowałam od zera, tak na dobrą sprawę. To jest taki dom, powiedzmy, luźno stojący gdzieś tam. Chyba go budowałam od zera, tak mi się wydaje. I oni go chyba nie dokończyli też do końca. To tak, to tu mamy w sumie naszego Sergiusza razem z tutaj Żanetą i ich dwa zwierzaki i dzieciaki. I tak, tutaj w sumie w przedpokoju zrobiłam pracownię razem z jakąś tam łazienką gdzieś tutaj, bo chciałam, żeby oni sobie zarobili na remont tego domu, na to, żeby postawić ten dom od zera tak naprawdę. I tak to wyglądało. Co tu się co jest z tą teksturą? Halo, coś tu jest? Jezu, ja nie wiem, ja się boję. No ale tak, taki trochę niedokończony ten dom. Tutaj planowałam jakiś pokój zrobić. Tutaj im urządziłam sypialnię wstępnie. I ta sypialnia akurat mi się bardzo podoba. Ona jest akurat bardzo spoko. To jest druga sypialnia tego typu. Już nie pamiętam, która... O Jezu, to są ich zdjęcia. Któraś była Kasi Langerek, bo ona niedawno umarła. Nie, to jest ich sypialnia. Tamta była Kasi Langerek. To jest ich tutaj. No bo przecież Żaneta, to ona tutaj pełno zdjęć musi trzymać. Przecież oni byli świetnym związkiem. Już od dziecka się przyjaźnili. No to przecież 50 tysięcy zdjęć tutaj, mimo 20 powrotów i rozchodów i powrotów, to trzeba. Tak to już jest, tak to bywa. I zawsze jakieś, no, łapacze snów, jakieś obrazy tutaj. Tu wszystko, co macie nad łóżkiem. Też obraz, który jest narysowany. No tak, oczywiście, pełno tutaj artyzmu, miłości i innych dziwnych rzeczy. Kuchnia jeszcze tutaj jest skończona, sprawda, nie wiem, co to jest, ale tak, kuchnia jest skończona. Jest jeszcze butelka na górze i piętro im zrobiłam. W sensie wstępnie, bo tu... Są schody w ogóle na górę? Jezu, to nawet schodów nie ma na górę. Ale ja to świetnie przemyślałam, nie? Zrobiłam piętro, ale schodów na górę? Nie, po co nam schody na górę? No to jeszcze aparat jest. A właśnie, bo Żaneta zdjęcia robiła. No tak, ona była artystką robiącą zdjęcia. Ja pewnie gdzieś tu planowałam zrobić te schody, żeby to było właśnie takie podwieszane na jakiejś takiej antresoli. Ale no, jak widać, nigdy tego nie zrobiłam. I tak, i już tutaj, już tu był ten żółwik. Już tu mi się po prostu specjalnie go pobrałam do dwójki, żeby tu był ten żółwik, bo ja kocham tego żółwika i ja kocham urocze żółwiki i kocham urocze rzeczy. Następna rodzina. No, tu wam pokażę tego klocka dom haków. Jak tak teraz patrzę o tym z perspektywy, to bym to zrobiła chyba inaczej. A, i to w ogóle było białe. Ja nie wiem, czy to się teraz zmieni na białe. Nie, nie mogę. Ale wtedy miałam rekolory, że to można było zmienić na to, żeby to było białe, a teraz jest czerwone. Także udawajmy, że te okna są białe. No ale tak, to jest trochę klocek tutaj. Ale pamiętam, ile ja się gibałam z tymi dachami, żeby one wyszły ładnie. Mówię, teraz bym je zrobiła trochę inaczej, ale wtedy ja byłam naprawdę mega dumna z tego domu i naprawdę mi się ten dom podobał. Podobało mi się to, że zrobiłam po raz pierwszy od dawna jakąś taką ciekawszą i bardziej interesującą bryłę i że w ogóle zrobiłam jakiś taki świetlik w tej kuchni, który jak widać cały zasłoniłam. No tak, początki budowania w moim życiu. No ale pokażę wam, jak to w środku wygląda. No i to jest ten dom, jak widać, który tam Hanka razem z Łukaszem sobie odnowili. Tutaj właśnie jej
jest takie wejście, które bym pewnie też dzisiaj zrobiła inaczej, ale jest spoko. Tu jest nasza słodka Julita z tymi białymi włoskami. W sumie spoko są te włosy. W sumie cały ten stary folder z custom contentem jest całkiem spoko. Jest bardzo dużo ładnych rzeczy tutaj. Tu jest moja Hania. Moja cudowna Hanka. Wspaniała. Nie wiem, jakby darzę ją z sympatią po prostu. Jeszcze ona tak słodko wygląda w tym sweterku. Nie, uwielbiam ją. I tak, tutaj jest łazienka. Łazienka w ogóle jedno z pierwszych pomieszczeń, które w pełni udało im się wyremontować. No ale jest też kuchnia tutaj tego typu. Ta, co podaje w ogóle Anna tego indyka. No tak, jest Anna. Anna też jest w ogóle bardzo ładna. Nie wiem, czy będzie widać. Anna, weź pokaż twarz. Anna! Anna, chodź tu. Jest i Anna, która też jest bardzo ładna. I jest i nasz Piegus Łukasz, bo wtedy grałam jeszcze też z takimi podmiankami skóry, które można było wylosować. W sensie gra sama jakby losowała tę skórę i mogło się trafić, że Sim ma piegi, bo tak miałam właśnie to dobrane, że są różne kolory skóry i poza tymi kolorami skóry, które są normalnie, to są jeszcze piegi. No tak, ostatecznie do dzisiaj już nie gram z tym, ale wtedy grałam i to w sumie było takie fajne odświeżenie, że Sim mógł być piegusem. I tak, i mamy kuchnię, która w sumie taka trochę rustykalna mi wyszła, ale nie wiem do dzisiaj, dlaczego to jest pomarańczowe, ale trudno. Tutaj jest taka jadalnia, taka, nie wiem, kwiecista, powiedzmy. Tu dwie sypialnie, jak widać. O, ale się zepsuł ten dywan. Cudownie. Ej, nie mam fiksa na te dywany? Wydawało mi się, że mam. Pokażcie mi jakiś dywan. Nie, no wyglądają spoko pod kątem. Ja nie wiem, czemu on tak wygląda pod kątem. Nie wiem, nie powinno tak to wyglądać. No ale dobra, sobie jest tutaj właśnie jedna sypialnia, druga sypialnia, jest jeszcze piętro, gdzie właśnie ktoś tutaj malował obrazy, nawet nie pamiętam kto, ale jest sobie tak. I tu są zdjęcia w ogóle. Super galeria zdjęć mojej ulubionej pary w tym otoczeniu. Po prostu takie słodziaki z nich. Uwielbiam, kocham. Oni też się w sumie od dzieciństwa przyjaźnili, jak tak patrzę po nich. W ogóle to zdjęcie, to jest, o Jezu. No i tak, tutaj tak naprawdę zrobiłam taki mały pokój, żeby był taki mały gabinetowy, jakaś łazienka i tu jest pokój w ogóle jakiś taki luźny, żeby sobie był, żeby ktoś miał gdzie spać. I tak wygląda to dom w sumie marzycieli po przerobieniu, trochę niedokończony, ale był w trakcie dokończania. No i co? Następna rodzina. No, tutaj mamy stary dom haków, w ogóle jak te drzewa, Jezu. Źle wyglądają. Wszystko przez to, że Jan już nie żyje, bo on całe życie się zajmował tą szklarnią. Udało mi się wreszcie mu szklarnię postawić, bo wcześniej to nie było takie oczywiste. Ale tak, ale to jest właśnie stary dom haków. Ten dom na start w ogóle istnieje, w sensie on stoi pusty. Ja jakoś tak, nie wiem, kanonicznie bardzo lubię haków tutaj wprowadzać. No ale aktualnie tu nie mieszkają hakowie, aktualnie tu mieszka rodzina Kawaler, czyli w sumie post-hakowie. I ten dom też w sumie całkiem lubię. W sensie tutaj jest całkiem spoko, bo tutaj jest właśnie taka półotwarta kuchnia, jest taki całkiem spoko salon. Jakoś tak podoba mi się rozkład tego domu. Tu zrobiłam schody na piętro, bo tu zrobiłam taki gabinet trochę antresolowy, bo doszłam do wniosku, że brakuje mi miejsca, a z drugiej strony nie chcę rozwalać tego domu, więc już wolę sobie zrobić właśnie dodatkowe pomieszczenie na górze. I tutaj właśnie taki gabinet im zrobiłam, żeby sobie był. Tutaj jest pokój dziecka. No właśnie! A tu gdzieś był pokój w ogóle jeszcze Esmeraldy chyba, z tego co pamiętam. Chyba Esmeralda żyła dłużej. Ale właśnie o to mi chodziło, nie? Że oni tak robią co mogą, żeby to wyglądało, że sobie radzą jako małżeństwo i oni tak naprawdę śpią oddzielnie. Właśnie zrobiłam im takie pseudołóżko, że ono nie jest podwójne, tylko to są dwa osobne łóżka, żeby oni w ogóle mogli spać ze sobą. I tak, i tu jest jeszcze ten obraz w ogóle taki małżeński. Jak to wygląda tak ten, tak, tutaj motylki w środku, obraz tego typu, że niby wszystko jest w porządku, ale no nie do końca jest, bo oni wolą spać oddzielnie na oddzielnych łóżkach. I tak, to jest to nieszczęśliwe, smutne małżeństwo. Nasz koleżka Syndiny z pierwszego małżeństwa i nasza koleżanka Burza Loków. Pokaż się, dziecko. Halo, Miranda, pokaż twarz. O, tak, dzięki. Ona jest chyba trochę do ojca podobna. Także tak to się tutaj ułożyło, tak to się złożyło i tak to wygląda. I oni obydwoje w ogóle są romansującymi Simami, nie? Ona jeszcze jakoś tam żyje przez to, że ona kocha tę Annę i ona z tą Anną jakoś tam wychodzi. No, ale on jest wiecznie nieszczęśliwy. On nie pamiętam, kiedy był szczęśliwy. A właśnie, on poszedł na studia. Ej, tego wątku zapomniałam, że on poszedł na studia i on rzucił studia przez to, że Klara zaszła w ciążę i on wrócił po pierwszym roku praktycznie studiów, żeby wziąć z nią ślub, żeby stanąć na wysokości zadania. Także Xawerego widzę jako postać tragiczną, ale postać mimo wszystko ogarniętą, bo no poświęcił się dla rodziny. No ale co, no następna rodzina. No jest i Szymon w wielkiej chacie tutaj sam. Dom przyjemniaczków. W sumie najmniej chyba zmieniałam ten dom po przyjemniaczkach, tak jak teraz myślę, bo tak z zewnątrz to ja go w ogóle nie zmieniałam, bo on mi się mega podobał. Na pewno
na dole zmieniałam to, że tak, tutaj dodałam to garncarstwo, tutaj na pewno tak, zarąbałam całą kuchnię po prostu rzeczami, które robiła Marysia, bo to jeszcze Marysia robiła te rzeczy, bo Szymon nie robi ich super za dobrze. Ten salon został, bo w sumie mi się podoba. Co zrobi Ariana? Wy się przyjaźnicie. A tak, tak, faktycznie, wy się przyjaźnicie. I tak, tutaj tak to wygląda, to jest jakieś zdjęcie, tak, to jest salowe zdjęcie Marysi, która stwierdziła później właśnie, że trochę jej odbiło przez to, że no, nie mogła wrócić do Daniela i próbowała sobie radzić i jej nie wychodziło. I piętro. Na piętrze zmieniałam też niewiele, bo to, co na piętrze zmieniłam, to jak widzicie, tu dobudowałam ścianę i tu dobudowałam ścianę. I teraz, jak zapytacie mnie dlaczego, to ja wam bardzo prosto odpowiem. Bo ten dom jest niedostosowany do pór roku, że na piętrze jest wiecznie zimno i w ogóle Simowie zamarzają i jest źle. I jest bardzo proste rozwiązanie tego, to właśnie postawić w ten sposób tutaj ściany. Dlaczego w ten sposób? Bo jak sobie zobaczycie, tutaj jest taki dach i niby mogę sobie tu postawić jakby ściany, ale gra mi nie pozwoli tego zrobić tak, żeby gra interpretowała to jako powierzchnię przykrytą. Więc najsensowniej jest, jak tu jest dach, to po prostu tutaj postawić sobie ścianę i mamy to z głowy. I tak jak tutaj jest, to tutaj mamy dach i tutaj właśnie odkryłam, że jeszcze w tym miejscu idzie. O właśnie, tutaj. Że tu już zaczyna się ta część dachowa, powiedzmy, która no, nie jest łapana jako pomieszczenie, tylko jako zewnętrze, a jak się zrobi tak, to jest spoko. Także ten dom najmniej ruszyłam. Pokaż buzię, Szymon, pokaż, jaki ty do ojca jesteś podobny. On to jest skóra zdjęta z Damiana po prostu dla mnie. Ja w nim tak widzę tego ojca, jeszcze on ma tego dziewiczego wąsa, bo mi tak pasował po prostu do tego, żeby on miał takiego turbo dziewiczego wąsa i chodził w dresie i tak, dokładnie tak to wygląda. Smutny Szymon. No ale co, no następna rodzina. No a tu mamy drugi dom, gdzie zrobiłam taki szacher-macher z dachem, czyli dom ćwirów, bo tutaj też trochę przerobiłam, że w ogóle stoi telefon do mrocznego kosiarza, z którego nigdy w życiu nie skorzystałam, ale stoi. Stoi, bo może. I tak, zaraz wam pokażę, jak tutaj w ogóle przerobiłam to od środka. Przede wszystkim zmieniłam schody, bo ja szału dostaję w tym domu. To, co najczęściej robię na start w tym domu, to, że tu robię podwójne schody i w ogóle tego typu schody, to znaczy, zaraz wam pokażę, którego typu po schody. Gdzie to jest? Tu. Nie tego typu schody. Nie tego. Tego. Bo jak się zrobi tego typu schody, to oni dużo mniej się zacinają. No to co chwila ktoś chodzi. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I mnie to doprowadza do szału po prostu, więc dlatego no za każdym razem zmieniam te schody. Dzięki temu oni mogą chodzić normalnie i no jak są podwójne schody, to już w ogóle nie ma żadnego problemu. Także to jest podstawowa rzecz, którą zmieniam. Tutaj no niedawno w sumie jeszcze ten Onufry był dzieckiem, więc tu są jeszcze rzeczy właśnie po tym dzieckowaniu. Tutaj też były zwierzaczki, więc są rzeczy po zwierzaczkach. Kuchni nie zmieniałam, bo ona jest całkiem spoko, ale dużo na piętrze zmieniałam. To znaczy, no tutaj jest dorobiona kolejna sypialnia, są dwie sypialnie w ten sposób. Tu jest sypialnia, w ogóle cztery sypialnie, to jest taka klitka straszna. Już nie pamiętam, kto tu śpi, ale istnieje rzeczywistość, w której tu śpi Persefona. Oj, tu jest kolekcja Aleksandra, który właśnie wszystko zgromadził, wszystkie te owady. Ja byłam tak dumna, jak mi się udało to zrobić. Nie myślałam, że mi się uda. No i tak, tutaj na pewno są dwie łazienki, bo ten dom potrzebuje bardzo dużo łazienek, więc tak, dałam tutaj łazienki. Tutaj jest dalej salon i właśnie dużo sypialni. Dokładniej tu już są jedne schody na górę, bo tu stwierdziłam, że mi jedne wystarczą. Tu jest to przerobione poddasze, gdzie mieszkała całe życie Kassandra. No i właśnie to poddasze jest tak zrobione, że tutaj właśnie wycięłam ten fragment. O, nie wiem, czy to widzicie z tym dachem a propos, że jest jak ci nie jest ten dach tutaj zrobiony. Ale generalnie chodzi po prostu o to, że przez to, że ta część dachu jest tutaj taka, nie wiem, ukośna czy coś tam, ja tu musiałam poucinać trochę tak, takie, no nie wiem, taki trochę Tetris musiałam zrobić z tych bloków takich ścianowych, po to, żeby w ogóle Kassandra to interpretowała, że to jest w pomieszczeniu. Więc tak, ona miała tutaj swoją prywatną łazienkę, żeby nie musiała sobie schodzić na dół aż tak bardzo, tylko do kuchni, żeby sobie schodziła i pokój właśnie z jakimiś książkami i teleskop na górze. No, i tak sobie spędzali czas. Ten na toalecie, ale mogę wam pokazać buzię jego właśnie. To jest drugi, który sobie gra. No pokaż twarz. Ktoś chce z pracy, nie wiem, anuluj. No twarz mi pokaż, mordo. No nie jest to najbardziej korzystne ujęcie na start, ale zawsze jakieś, więc no tak wygląda tutaj nasz Leonard. I gdzie jest Persefona? O, jest i Persefona. Co to jest? Słuchaj dowcipu. Persefona bardzo, bardzo ikoniczna. Bardzo tutaj płaska policzkowo. Ona w ogóle miała niebieską szminkę. To mi się też bardzo podobało. Ona miała
tak wielgachne oczy, no uwielbiałam ją. W sensie ona jest trochę zdeformowana przez to, że jest kosmitką, ale nie wiem, ja kocham to, jak ona wygląda. I oni w ogóle mają, proszę bardzo, Stefana Serducho, on jest tutaj lokajem i on sobie tutaj lokajuje. Dokładnie tak. I możemy iść do następnej rodziny. A tu mamy nasze wielkie blokowisko. Ja mówiłam, że ja tutaj postawiłam takie klocki po prostu. Dosłownie są klocki, które mają okna w ogóle, które są tragiczne i z boków nie mają okien, że można było ich jak najwięcej postawić tutaj w ten sposób. Tak, ulica blokowa, niesamowite. I gdzieś w tym nowym blokowisku tutaj, w tej nowej deweloperce kupił mieszkanie Hubert, który oczywiście na parterze, żeby mi się nie chciało jeździć windą. Tak, żeby był motyw w ogóle przeze mnie zrobiony, że każde piętro to jest inna literka, że niby o, inne piętro oznaczone i tak dalej. Ale już przecież każde mieszkanie to musi mieć identyczną wielkość, identyczny rozstaw pokoi, no bo co, jak będę chciała kogoś jeszcze wprowadzić? Nie, to koniecznie. I tak, i w sumie wielkie jest to mieszkanie, potem doszłam do wniosku, że ono jest trochę za wielkie jak dla mnie. No ale tak, przecież prawdziwy biznesmen tutaj, człowiek pieniądza, to musi mieć. On jest w ogóle młodszym detektywem, ale dla mnie on jest całe życie, on będzie dla mnie biznesmenem. On się nawet ubiera jak biznesmen. Najczęściej jak tutaj mamy jakiś taki gabinecik właśnie zrobiony, który ewentualnie może wyewoluować w jakiś pokój. Jest taki duży salon, który jest takim dużym klockiem i definitywnie jest dla mnie trochę za duży. Cześć Zorian. Ta tutaj gra na pianinie, zostaw to kobieto. Pokaż mi się. Pokaż, jaka ty jesteś ładna tutaj. No ona jest słodziutka. Ja ją kocham. Dla mnie Afrodytka to jest taka niuniusia, bubusia. I w ogóle to, że ona chodzi w różowym garniaku, też absolutnie kocham. No tak czy siak, tu jest właśnie taki pokój, taki ogólny, też do, ewentualnie do przerobienia na coś. Tutaj pokój dziecka, to jest ich pokój, który definitywnie jest za duży, ale szczaiłam się już później, że jest za duży, więc sobie wygląda tak. Jakaś tam łazienka, no bo przecież taki wielkie mieszkanie, no to przecież jedna łazienka wystarczy, nie? I kuchnia, która chyba była najbardziej zaplanowana ze wszystkiego, jakaś taka najbardziej sensowna. Nie wiem, nie jestem zadowolona z tych bloków. Jakieś takie można było to zrobić lepiej, no ale co, wielki biznesmen tutaj, rekin biznesu, ma mieszkanie i kupił sobie w nowej deweloperce, to jego. Pieniędzy, jak widać, mają bardzo dużo, bo tutaj nasz Hubert się tym zainteresował. Pokaż się, przystojniaku. Proszę, jaki jestem przystojny. Przystojny pan stróż, w ogóle nikt nie wie o tym, że mój stary to włamywacz jest. Idziemy do następnej rodziny. No, teraz klan biedaków. W ogóle ten dom jest spoko, w sensie ja go trochę powiększyłam, tak chyba w tę stronę ja go powiększyłam. W którąś stronę ja go wyciągnęłam właśnie tak, bo to jest ten standardowy dom po biedakach. W ogóle to, że tutaj jest ten ogródek, że ja go zachowałam, to jest niesamowite. Ale no, aktualnie wygląda ten domek w ten sposób. Czyli jest taki zagospodarowany w pełni. W ogóle zostawiłam ten neon po balbie, bo doszłam do wniosku, że to jest zabawne i że ja chcę ten neon w swoim życiu, więc do dzisiaj ten neon sobie świeci tutaj w tej kuchni. Tutaj właśnie tak wygląda, tak to wszystko wygląda. Tu jest łazienka jedna, tu jest łazienka druga, takie no małe, ale są. Sypialnia rodziców, też taka urocza. Co, chyba zdjęcia ich właśnie też, tak. Strasznie dużo zdjęć robiłam w tej rozgrywce. Muszę do tego wrócić w końcu, no bo zdjęcia są fajne w tej grze. Tu jest chyba pokój Damiana, tak mi się wydaje, taki pustawy, strasznie taki surowy. Tu jest taki roboczy pokój, gdzie były dzieci wcześniej, w sensie to jest chyba aktualnie pokój tego, Antoniego, ale tu były wcześniej kołyski i tak dalej, a tu są pokoje, to jest pokój dziewczynek. Tak coś kojarzę. No i część rzeczy, jak widać, typu ten obraz też jest zachowana jeszcze za czasów Balby, no bo myślę, że to jest spoko, że te rzeczy są zachowane, że oni tak w sumie, no, powiększyli ten dom, ale część rzeczy została, bo dlaczego nie? Chodź tu, Natalka. No, ona też ma słodką buzię, proszę bardzo, jaki pucuś. To tam następny po drodze. Dzień dobry. Co się śmiejesz? Czego ty się śmiejesz? Pokaż buzię Ewelina, no. Ona ma już troszeczkę inną buzię na przykład. A gdzie jest ten? Halo, Antoni. Toni, przestań się myć. Antoni w ogóle dostał czapkę, bo doszłam do wniosku, że on wygląda śmiesznie jako mały buntownik, więc sobie wygląda właśnie w ten sposób. I on też jest w ogóle bardzo fajny. W ogóle bardzo mi się podobają geny Marty Słomki połączone z Błażejem. Bardzo, bardzo przyuroczy. No tak, oczywiście. Ale zdecydowana jesteś. No, także tak żyją sobie biedaki. No i co? Idziemy chyba do ostatniej już rodziny? Tak mi się wydaje. Chyba tylko Liliana nam została. Także idziemy do Liliany. No i oto dom Liliany, w którym na start stoi tutaj Angelika właśnie, którą mówiłam, że tak wrzuciłam tutaj, że ona ją przygarnęła, ale jeszcze nawet nie rozwiązałam sytuacji sypialniowej z tego, co pamiętam, że ona tutaj sobie jest i sobie stoi i czeka i liczy, że będzie dobrze. No, ale no, rozwinęłam trochę ten domek po dziadkach, no tak już nie jest takim klockiem jak na start, bo jest taki właśnie szerszy i w ogóle. I pokażę wam, jak to przerobiłam tak, że to wygląda na styl wioski Takemizu, bo tu pobrałam w ogóle custom content pełno na ten temat. O, właśnie. Jezu, jak ja lubię ten dom. On jest w ogóle, o Jezu, cudowny. Tak, tu jest taka łazienka, która jest taka po prostu, no, dość nowoczesna.
nowoczesna mimo wszystko. To jest nasz kochany Szczepan w mundurze, który uważam, że jest bardzo przystojny i mu bardzo pasuje ten mundur. No ale przejdźmy do kuchni. Kuchnia jest, uważam, bardzo ładna. Jest ta tapeta, która robi właśnie taką, no nie wiem, stylówę trochę na tę wioskę Takemizu, ale mimo wszystko jest tak trochę nowocześniej, ale rustykalniej, ale nie wiem, nie znam się w ogóle. Są tu jakieś ozdoby na ścianach? No coś tam jest takiego sugerującego, że to jest bardziej takie azjatyckie, powiedzmy. W ogóle bardzo lubię tę kuchnię, bardzo mi się podoba. To jest ich pokój, taki, no nie jest jakiś super nadzwyczajny, po prostu jest sobie pokój. Tu jest pokój, no, Mileny, który ma kwiaty w ogóle. Jezu, z kim ty się umawiałaś? Halo, gdzie ty jesteś? Aha, ty chyba z tym, z Orlando się umawiałaś. Okej, dobra, niech i będzie. To tak, to tu jest jej pokój, tu są w ogóle jakieś tam obrazy. Ciekawe, że u nich nie powisi amunii, tak? No i tu mają taki pokój, nie wiem, pamiątkowy, bo tu są te pamiątki właśnie z wioski Takemizu, tu mają sobie właśnie to do zaparzenia herbaty, bo mi się spodobało, że w sumie Liliana jako ta gwiazda filmowa to mogłaby stwierdzić, że ona chce coś takiego, proszę się nie zacinać gro, że ona chce coś takiego, więc ona sobie ma właśnie coś takiego, że sobie tutaj jest taki pokój, nie wiem, do kontemplacji, do takiego odpoczynku, taki mocno stylizowany z każdej strony już praktycznie. I te dywany, w ogóle te dywany to jest jakiś taki losowy pomysł, ale jak ja to zrobiłam, jak mi się spodobało, stwierdziłam, że zostaje po wsze czasy i tak sobie są te dywany teraz i to uważam, że wygląda bardzo, bardzo super. Tutaj 50 tysięcy takich samych kwiatów, no bo dlaczego nie? Nie mam gustu i barek. I tak, i tutaj wyjście na takie podwórko. I tak się prezentuje ten dom. I tak się generalnie całość prezentuje, bo to chyba wszystkie rodziny, nie? Chyba wszystkie, jeszcze sprawdzę w otoczeniu. Chyba tak, chyba to już wszystkie rodziny. Tak, mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałam. Dajcie znać, czy wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę, zostawcie koniecznie komentarz. Możecie też napisać, jak wy rozgrywaliście historię w tym Miłowie, w swoim na przykład, bo ja jestem ciekawa w sumie, co ciekawego porobiliście, bo jak widzicie, to tutaj bardzo dużo rzeczy było inspirowanych innymi osobami, więc wiecie, może wy też mnie zainspirujecie, może zrobię później coś ciekawego z tego, co wy mi napiszecie. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam też na mój bardzo podobny film o Nowym Pobrzeżu, gdzie Nowe Pobrzeże to było moją pierwszą grą turową, a to jest moja druga gra turowa. Podrzucę link na pewno na tym, na ekranie końcowym, żebyście mogli też ewentualnie trochę łatwiej znaleźć ten filmik. Zapraszam też na moją serię z Pustynnej Głuszy. Jeżeli lubicie gry turowe w ogóle i chcielibyście zobaczyć, a nie widzieliście, to zapraszam na Pustynną Głuszę. Też podrzucę na ekranie końcowym link do playlisty. No i co no? Halo, żegnam i widzimy się w następnych. To pa!